witam. Jesteśmy w Wałbrzychu, mieście, które mimo swojej bardzo skomplikowanej historii uważane jest dzisiaj za lidera zielonej transformacji. W budynku za mną, w ratuszu, od 10 lat pracuje prezydent Roman Szałemej. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zapytać go o to, w jaki sposób wdraża Europejski Zielony Ład. Zapraszam. 2 lata temu Unia Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład, czyli ambitną strategię osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Elementem tej strategii jest Fit for 55, a więc redukcja emisji o 55% do 2030 roku. Jak ta strategia realizowana jest w Wałbrzychu? Bez udziału samorządów aktywnego w redukcji emisji dwutlenku węgla to się nie da osiągnąć. Chcemy doprowadzić do likwidacji w ogóle wykorzystania węgla do celów grzewczych, do celów ogrzewania budynków, ciepłej wody do 2030 roku. Największym źródłem emisji dwutlenku węgla jest węgiel, który wykorzystywany jest do różnych celów. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której największa ciepłownia miejska, zaopatrująca 60% mieszkań w naszym mieście, a nawet może nieco więcej, do 2030 roku zrezygnowała z węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii, być może z jakimś jeszcze niewielkim udziałem gazu. Chcemy oba te przedsięwzięcia zrealizować, wykorzystując Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Poza tym chcemy rozszerzyć pakiet źródeł, odnawialnych źródeł energii w naszym mieście, instalując tam, gdzie tylko to będzie możliwe, baterie fotowoltaiczne, również wykorzystywane dla celów gospodarki komunalnej. Jako klasyczny przykład to jest uruchomienie, mam nadzieję, pod koniec już przyszłego roku, najdalej w 2023, dwumegawatowej farmy fotowoltaicznej, która jest dedykowana do zaopatrywania instalacji, czy też urządzeń, czy też kompleksu instalacji, który służy do zagospodarowania odpadów w mieście. Sądzę, że osiągnięcie celu do 2030 roku, jeśli chodzi o redukcję o 55%, jest w przypadku naszego miasta możliwe. Najważniejszym środkiem do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest ograniczenie emisji. To jest szczególnie ważne w regionach powęglowych czy węglowych, takich jak region wałbrzyski. Dla takich regionów Unia Europejska stworzyła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Panie Prezydencie, jak Wałbrzychowi udało się dostać do tego programu i jak środki z niego zostaną wykorzystane? Fundusz Sprawiedliwej Transformacji rzeczywiście pierwotnie był przeznaczony dla regionów węglowych, tych, które wydobywają węgiel, albo dosłownie, które są w trakcie transformacji. Wałbrzych rzeczywiście jest miejscem, razem z Nową Rudą, gdzie działało tak zwane Wałbrzysko-Noworudzkie Zagłębie Węglowe, w której wydobywano węgiel przez około 500 lat. Od 25 lat tego węgla u nas już się nie wydobywa, choć trzeba to powiedzieć, nadal funkcjonuje jedna koksownia, która wykorzystuje węgiel sprowadzany do Wałbrzycha z innych terenów w Polsce, ale również w Europie i również z innych kontynentów. To jest specjalny rodzaj węgla koksującego. Niemniej rzeczywiście jest tak, że udało nam się nasz region wałbrzyski wpisać na listę tych, którzy będą beneficjentami Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który jest przewidziany jako narzędzie wspierające transformację. Myślę, że nasza praca, zarówno tutaj w Polsce, jak i w Brukseli, praca samorządowców, pewnego rodzaju edukacja tych, którzy decydowali, Parlamentu Europejskiego, o przyznaniu tych środków, polegała na tym, żeby przekonać decydentów, że Zagłębie Wałbrzysko-Noworudzkie zostało zlikwidowane i transformacja w latach 90. i 2000. przeprowadzona w sposób dość chaotyczny, dość, powiedziałbym, bolesny dla lokalnej społeczności, że ta transformacja w istocie nigdy nie została zakończona.
nie otrzymywaliśmy żadnego wsparcia z zewnątrz, czyli z Unii Europejskiej, bo wtedy jeszcze Unii Europejskiej w sensie przynależności Polski do Unii nie było. Natomiast rząd polski nie posiadał wtedy środków, podobnie zresztą jak i wiedzy do końca, żeby można tą transformację było w sposób mądry przeprowadzić. To, że dzisiaj Komisja Europejska, Unia Europejska będzie nas wspierać w dokończeniu tej transformacji albo też w likwidacji skutków tej chaotycznej transformacji lat 90., to będzie dowód na to, że tak jak niektórzy z członków Komisji Europejskiej często powtarzają, nie zostawiamy nigdy nikogo samemu. I rzeczywiście jest tak, że te pieniądze, które zakładamy, że mniej więcej w wysokości 2 miliardów złotych mogą trafić do nas poprzez Urząd Marszałkowski, poprzez Ministerstwo w Warszawie, trafią do tego subregionu wałbrzyskiego, te pieniądze będą przeznaczone na to, żeby te skutki, zarówno tych 500 lat eksploatacji węgla, mówimy o skutkach przede wszystkim w środowisku, ale również w skutkach społecznych, żeby te skutki łagodzić, a przejście do gospodarki wolnej od węgla było w tym już końcowym etapie relatywnie łagodne. Stąd też nasze projekty, czy też nasze wizje o tym, żeby zlikwidować węgiel jako źródło ciepła do 2030 roku w subregionie wałbrzyskim, opierają się w jakimś sensie również na tym, żeby po prostu wykorzystywać Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który będziemy wkrótce, mam nadzieję, mogli wykorzystywać. Europejski Zielony Ład to nie tylko ograniczenie emisji, ale również bardzo ambitna polityka odpadowa, to również budownictwo niskoemisyjne, to wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Jak te polityki wdrażane są w pańskim mieście? Prowadzimy ją we wszystkich tych obszarach, które są przedmiotem zainteresowania czy obejmującym przez Europejski Zielony Ład. To jest flota autobusów wodorowych, które wszystko na to wskazuje, uda nam się uruchomić od 2024 roku w Wałbrzychu. Pozostałe autobusy czy samochody miejskie będą albo elektryczne, albo napędzane na gaz. To jest oczywiście niższa emisja, niekoniecznie zero emisja. To jest budownictwo komunalne o najwyższym stopniu izolacyjności, niektóre z nich wręcz ocierające się o budownictwo pasywne, rezygnacja z gazu naturalnego, nie mówiąc już o węglu, jako źródła w lokalnych źródłach ciepła, jako źródła ogrzewania i źródła ciepłej wody na rzecz pomp powietrznych napędzanych energią elektryczną ze źródeł odnawialnych. To jest instalacja miejska do segregacji odpadów, która w największym stopniu możliwym technologicznie wykorzystuje wszystkie metody, żeby odzyskiwać materiały odpadowe do ponownego użytku. No i kampania Stop Plastik, która powoduje, że ten wolumen odpadów plastikowych w mieście radykalnie się zmniejsza w ciągu ostatnich 3 lat o mniej więcej 50%. To jest również program Dobra Woda z Kranu. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z wody z wodociągów, która jest wodą dobrą i oczywiście spełniającą wszystkie normy, żeby zrezygnować z kupna wody najczęściej w butelkach plastikowych w supermarketach. Unia Europejska kładzie bardzo duży nacisk na bioróżnorodność, na ochronę środowiska. We fladze Wałbrzycha widzimy drzewo. Jak miasto dba o naszych braci mniejszych, o nieludzkich mieszkańców i mieszkanki miasta? Przywiązujemy ogromną wagę do dobrostanu naszych braci mniejszych. Areał czy też powierzchnia lasów komunalnych, która jest w Wałbrzychu bardzo duża i wynosi ponad w tej chwili już 570 hektarów. Wałbrzych jest jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce. Powierzchnia lasów komunalnych się zwiększa. Każdego roku sadzimy tysiące drzew, tysiące krzewów. Jest to program, który trwa już kilka lat i widać wyraźnie, że właściwie każde wolne miejsce, tam gdzie możemy w sposób rozsądny, rozważny i,
i z szansą na uzyskanie wzrostu tych drzew sadzimy szlachetne odmiany drzew, dostosowane zresztą do lokalnych warunków. Podjęliśmy decyzję 2 lata temu o zaprzestaniu koszenia traw wzdłuż ciągów komunikacyjnych, tam gdzie tylko to możliwe i nie zagraża to bezpieczeństwu, unikamy koszenia traw. To powoduje, że rzeczywiście ten zarówno fauna, jak i flora, która mieści się w tych obszarach niekoszonych traw, naturalnych trawników, rozwija się po prostu, nie mówiąc już o tym, że takie niekoszone trawniki dłużej zachowują wodę opadową, która, jak wiadomo, jest w coraz większym deficycie. Opady są nierównomierne i wolumen ich niestety spada. To jest jeden z elementów katastrofy klimatycznej. Zakładamy również pasieki, które zakładamy nie tylko na terenach miejskich, na przykład w starej kopalni, ale zachęcamy również podmioty gospodarcze czy organizacje społeczne do zakładania pasiek. Wiadomo, wszyscy wiemy, że pszczoły są niezwykle istotnym, kto wie, czy nie najistotniejszym elementem tej bioróżnorodności, decydują o sukcesie wielu różnych programów w tym zakresie. Czy pandemia koronawirusa i związany z nią lockdown wpłynął negatywnie na wdrażanie strategii, o których przed chwilą rozmawialiśmy? Nie możemy ukrywać faktu, że transformacja energetyczna kosztuje. Znalezienie źródeł finansowania w sytuacji, w której wzrost gospodarczy wyraźnie wyhamuje, a w niektórych miejscach dochodzi wręcz do recesji, nie będzie łatwym zadaniem. Niewątpliwie szacunek dla natury, szacunek dla przestrzeni wolnej, dla zieleni znacznie wzrósł w wyniku pandemii. Poziom świadomości ludzi, tym, że jesteśmy częścią, kto wie, czy nie wcale najważniejszą, częścią środowiska i jesteśmy współzależni z tymi drobnymi, ale niezwykle ważnymi częściami środowiska, jakimi są na przykład wirusy, bakterie, zwierzęta, ta świadomość jest w tej chwili znacznie większa. Mam nadzieję, że to poczucie bycia częścią, nie najważniejszą, tak uważam, środowiska, że to poczucie ułatwi procesy transformacji, ułatwi procesy, które doprowadzą do większego poszanowania środowiska, poszanowania przyszłości dla następnych pokoleń. Ale mało jest w tej chwili chyba osób na świecie, które pokusiłyby się na prostą odpowiedź, jasną odpowiedź, jak będzie wyglądał w ogóle świat po pandemii. Nie tylko w sensie transformacji energetycznej, ale wręcz transformacji ustrojowej. W wielu miejscach dochodzi do, czy inicjowane są procesy, o których my zupełnie do końca nie wiemy, gdzie one nas zaprowadzą w skali globalnej, nie tylko lokalnie. Więc czas trudny, czas wielu ryzyk, czas wielu wyzwań, ale w moim przekonaniu transformacja energetyczna, transformacja właśnie tego zielonego, lepszego ładu po pandemii nie jest zagrożona. Być może będą potrzebne korekty, być może będą potrzebne modyfikacje, źródła finansowania, być może trzeba będzie znaleźć inne, ale wiele, wydaje mi się, w tym procesie ma charakter nieodwracalny, a świadomość tego, jak jesteśmy ułomni, jeśli chodzi o nasze znaczenie na tle całego środowiska, jest chyba największą zdobyczą, być może nieintencjonalną tego okresu pandemii.